54. sesję Rady Dzielnicy Bemowo. Witam Państwa serdecznie. Witam Państwa radnych, witam naczelników wydziałów, zarząd oczywiście wraz z jednostkami, szefów jednostek organizacyjnych. Dzisiaj ważne rzeczy, bo będziemy mieli sprawozdania oraz zmiany w budżecie. Proszę Państwa, ale najpierw chciałbym po pierwsze sprawdzić kworum, czyli bardzo proszę o wszystkich Państwa, którzy mają możliwość taką i działający tablet, proszę o wciśnięcie przycisku kworum i potwierdzenie obecności na posiedzeniu. A tych z Państwa, którzy zapomnieli, tudzież zepsuli, to bardzo proszę się zgłaszać. Moment, może ja to sam będę wywoływał. Przepraszam, bo ja właśnie też jestem bez tableta dzisiaj. Ale mam w telefonie, także zachęcam też do instalacji. W razie czego. Nie wiem, jak to zrobić. Oczywiście panią radną Śniegocką Goździk też witamy. Witamy, tak, tak. Radna Rady Miasta, bardzo ważna dla nas. Kurczę, nie mogę tego znaleźć. Dobrze, nie widzę listy obecności. Kto tam się nie ten, bo nie widzę w telefonie niestety. No, nie o to mi chodzi. Dobrze, proszę Państwa, kto z Państwa nie ma urządzenia elektronicznego? Proszę o podniesienie ręki, będę widział. Dobrze, 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 dobrze. Ktoś jeszcze? Dobra, to będę. Pan Maciej Bartosiak? Obecny. Pan Kazimierz Czerba? Obecny. Pani Joanna Wośko-Matryba? Obecna. I pani Halina Molka? Obecna. Dziękuję bardzo. Dobrze. O, i pan Robert Podpłoński, obecny, rozumiem. Tak, tak. No to już mamy teraz taką sytuację. Szanowni Państwo, mamy kworum i w tym momencie chciałbym Państwa poprosić o... przyjmiemy teraz porządek obrad, będziemy głosować. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? O, już, już. Pan Maciej Bartosiak? Za. Pani Halina Molka? Za. Pan Robert Podpłoński? Za. Pan Kazimierz Czerba? Za. I pani Anna Wośko-Matryba? Za. Dziękuję. Nie widzę. Jednak lepszy jest tablet. Ale... Nie widzę tego. Za 17 radnych przyjęliśmy porządek i tym sposobem doszliśmy do trzeciego punktu dzisiejszego porządku obrad i tak chciałem Państwa poinformować, że postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy na podstawie artykułu i tak dalej postanawia się wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym numer 1 właściwym dla wyboru Rady Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy. Mandat obejmuje pan Maciej Ryszkowski, kandydat z listy 24 KWW Wybieramy Bemowo z Jarosławem Dąbrowskim BWS, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października uzyskał kolejną największą liczbę głosów. Większość z Państwa pana radnego Ryszkowskiego, przyszłego radnego, jeszcze ten moment, nie nastąpił, jeszcze pan nie stał radnym, bo musi pan złożyć ślubowanie. Ale większość państwa pana Macieja Ryszkowskiego zna, pracował w tej radzie przez wiele, wiele lat, był wiceprzewodniczącym rady. Myślę, że duże wzmocnienie
dla całej Rady, także witamy na pokładzie, panie Macieju. A teraz bardzo proszę państwa wszystkich o powstanie. Życzymy takiej uroczystej chwili. Ja tą rotę ślubowania wygłoszę, a pan Maciej Ryszkowski dodaje słowo ślubuję, może dodać, tak mi dopomóż Bóg. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Uzupełniliśmy skład Rady. Działamy już w komplecie. Dla państwa informacji, pan radny Maciej Ryszkowski złożył pisemną deklarację dołączenia do klubu radnych Bemowo Przyszłości. Aha, i jeszcze raz będziemy sprawdzać kworum, dlatego bardzo proszę państwa o ponowne wciśnięcie przycisku kworum w tablecie. I analogowo sprawdzę oczywiście pan Maciej Bartosiak obecny, pan Kazimierz Czerba obecny, pani Joanna Wośko-Matrywa obecna, pan radny Maciej Ryszkowski obecny i pani Halina Molka obecna. Dziękuję. Coś nie idzie. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. To przyjęcie protokołu numer 53 przez 2023 sesji Rady Dzielnicy Bemowo z 19 kwietnia. Nie wniesiono uwag do protokołu. I na Wośko-Matryba? Za. Tylko nie widzę wyniku tutaj. No. Pan Marek Toskowski. A to co? Kurczę, przepraszam, bo to moja wina, bo to jest problem, ale już ten problem naprawiam. Szanowni państwo, w związku z problemem technicznym, który nastąpił przed chwilą, bo pan Marek Tackowski niestety nie mógł brać udziału w głosowaniu. Ja osobiście chciałem ten błąd naprawić i chciałbym złożyć wniosek o reasumpcję głosowania, bo dobrze, najpierw musimy sprawdzić kworum, a reasumpcję głosowania też będziemy robić w takim razie. Dwa razy będziemy głosować w tej sprawie. Także bardzo proszę jeszcze raz o wciśnięcie przycisku kworum w tablecie, tudzież w telefonie. I jeszcze raz się zapytam. No coś wywaliło mnie teraz. A może dlatego jestem zalogowany na tym? Nie, no to tak jest. Tak, dokładnie. Pan Maciej Bartosiak? Obecny. Pan Kazimierz Czerba? Obecny. Pani Anna Wośko-Matryba? Obecna. Pan Maciej Ryszkowski? Obecny. Nie wiem, czy kurczę, kto jeszcze? Pani Halina Molka? Obecna, tak? Pani Halino? Jest pani obecna. A, przepraszam bardzo, bo nie mam... Marek Tackowski nie wciska guzika. Ale w kworum to się nic nie pokazuje. Przyciskasz kworum. Kworum wciśnij. Łapkę. Jest. Jest zalogowane. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. Patrycja Czerska się jeszcze nie zalogowała. Jest obecna. Dobrze. Okej. Okay. Dobrze, mamy kworum, w związku z tym bardzo uprzejmie proszę państwa o przychylenie się do wniosku o reasumpcję głosowania z uwagi na to, że jeden z radnych nie mógł brać udziału w głosowaniu, bo nie wciskał guzika. No. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o reasumpcję głosowania, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Pan Maciej Bartosiak? Za. Dziękuję. Pan Maciej Ryszkowski? Wstrzymuje się. No dobrze. Pan Kazimierz Szczerba? Za. I pani Joanna Wośko-Matryba? Za. Dziękuję. No dobrze. I jeszcze raz będziemy przyjmować protokół, szanowni państwo, bo jest 17 głosów za, jeden wstrzymujący. I w związku z powyższym, dam sekundkę. Już mogę? Tak. Szanowni państwo, teraz będziemy głosowali jeszcze raz przyjęcie protokołu. Kto jest za przyjęciem protokołu numer 53 sesji 19 kwietnia? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Maciej Bartosiak? Za. Pan Maciej Ryszkowski? Wstrzymuje się. Pan Kazimierz Szczerba? Za. Pani Anna Wośko-Matryba? Za. Dziękuję. Za 16 radnych, nikt nie był przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu, protokół został przyjęty. I przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku, czyli projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/12/2018 Rady Dzielnicy Bemowo z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych komisji rewizyjnych i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Bemowo w brzmieniu druku nr 248. Szanowni państwo, w związku z tym, że mamy zmiany w Radzie, no to trzeba teraz radnych zagospodarować w pracy w komisjach. I mamy tutaj pana Macieja Ryszkowskiego, który wyraził chęć pracy w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji. Mamy tutaj także prośbę o dołączenie pana Łukasza Jankowskiego do Komisji Inwestycji. Mamy też prośbę złożoną mi pisemnie pana Krystiana Barcińskiego do Komisji Inwestycji oraz rezygnację z pracy komisji pani Marty Sylwestrzak. Nie ma teraz, ale ona złożyła mi to pisemnie, więc takie propozycje zmian. Edukacji, nie powiedziałem, przepraszam bardzo, tak, Komisji Edukacji. No nie wiem, jeżeli chcesz państwo, ktoś chciałby jeszcze ewentualnie skorzystać z okazji i coś też zmienić, to akurat jest ten moment. Nie wypisujemy się. Nie. Możemy się dopisać w następnej komisji. Ale coś wymyślimy. Dobrze. Szanowni państwo, w związku z tym, że to będzie wymagało teraz kilku głosowań imiennych. Czy to będzie blokiem głosować? Nie. Każdą oddzielnie. Dobrze, to każdą osobę i każdą komisję oddzielnie. Dobrze, szanowni państwo, w związku z tym, że mamy te propozycje, ja tak dla formalności zapytam się o zgodę na kandydowanie, żeby było wszystko jasne. No, pan Krystian Barciński zgadza się kandydować, pan Łukasz Jankowski zgadza się kandydować, pan Maciej Ryszkowski zgadza się kandydować. Dobrze, dziękuję. No i w związku z tym przejdziemy teraz do głosowania. Będziemy głosować teraz poszczególne osoby w poszczególnych komisjach. Akceptujemy bądź nie danej kandydatury, więc głosowanie raczej proste. Pierwsze głosowanie dotyczy dołączenia radnego Macieja Ryszkowskiego do Komisji Budżetu i Finansów. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Maciej Bartosiak? Dziękuję. Pan Maciej Ryszkowski? Dziękuję. Pan Kazimierz Szczerba? Za, dziękuję. Pani Joanna Wośko-Matryba? Za, dziękuję. Za 17 radnych, nikt nie był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Pan Maciej Ryszkowski dołączył do Komisji Budżetu i Finansów. I teraz kolejna komisja, Komisja Kultury, Sportu i Promocji i również uchwała w sprawie, znaczy nie uchwała, tylko ustalenie, tak? W sprawie dołączenia radnego Macieja Ryszkowskiego do Komisji Kultury, Sportu i Szczerba.
Za. Panie Joanno Wośko-Matryba? Za. Dziękuję. Siedemnastu radnych za, jeden wstrzymał się. Pan Maciej dołączył do komisji. A kolejna uchwała w sprawie rezygnacji radnej Marty Sylwestra, członkostwa w Komisji Edukacji. Kto z Państwa jest za, przeciw, się wstrzymał? No, takie mamy głosowanie. No tak, nie ma przymusu chyba pracy, no ale raczej przyjmujemy do wiadomości tą decyzję, albo nie przyjmujemy do wiadomości. Pan Maciej Bartosiak? Za. Pan Maciej Ryszkowski? Za. Pan Kazimierz Czerba? Za. Pani Joanna Wośko-Matryba? Za. Dziękuję. Za 16 radnych, nikt nie był przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Rezygnacja radnej Marty Sylwestra członkostwa Komisji Edukacji została przyjęta. I przechodzimy do głosowania w sprawie dołączenia radnego Łukasza Jankowskiego do Komisji Inwestycji. Kto z Państwa radnych jest za dołączeniem pana radnego do komisji? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Maciej Bartosiak? Za. Pan Maciej Ryszkowski? Za. Pan Kazimierz Czerba? Za. Pan Joanna Wośko-Matryba? Za. Dziękuję. Za 18 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Jednogłośnie gratulujemy. I ostatnie głosowanie dotyczy dołączenia radnego Krystiana Barcińskiego do Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej kandydatury? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Maciej Bartosiak? Przeciw. Pan Maciej Ryszkowski? Za. Pan Kazimierz Czerba? Wstrzymuje się. Pani Anna Wośko-Matryba? Przeciw. Nie powiedziałem. Za 11, 6 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. No dobrze. Także dołączył pan radny do komisji. Co? Tą chwałę. Dobrze, teraz będziemy głosowali całą uchwałę. Szanowni Państwo, w związku z tym będziemy głosowali projekt całej uchwały. Także kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Tak, głosujemy za. Już dajcie spokój. Dobra, nie ma. Pan Maciej Bartosiak? Za. Za, dziękuję. Pan Maciej Ryszkowski? Za. Za. Pan Kazimierz Czerba? Za. Pani Joanna Wośko-Matryba? Za. Dziękuję. Za 18 radnych, nikt nie by przeciw, się trzymał. Gratuluję wszystkim powołanym radnym. No. Teraz wszystkie komisje będą miały taki nowy power. Dobrze, szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2023. I z tego co widzę, będzie to przedstawiać pani Małgorzata Liufa-Falkowska. Zapraszamy panią skarbnik. Szanowni Państwo Radni, w projekcie uchwały zaproponowano zmianę w ramach wydatków majątkowych. Chodzi o zadanie modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Jest to trzeci etap inwestycji realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w dzielnicy Bemowo.
I na tym zadaniu zwiększa się wydatki o kwotę 1 350 824 zł na realizację zadania. Ma ono na celu poprawę funkcjonalności hali sportowej oraz stworzenie nowych powierzchni użytkowych. Dodatkowo będzie przebudowane wejście od ulicy Obrońców Tobruku, które poprawi walory estetyczne i komunikacyjne obiektu hali, a środki będą pochodziły z Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poprosimy teraz o opinię komisji. Zaraz się zorientuję, gdzie my tu jesteśmy. Komisja rewizyjna, pani przewodnicząca Aneta Nowolecka. Poproszę o opinię. Komisja głosowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu Finansów, wiceprzewodniczący Wioletta Borecka, Adam Niedziałek. Poproszę pani Aneto. Komisja Budżetu również głosowała pozytywnie. Tak, mam to również zaznaczone. Dziękuję uprzejmie. Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego, pani przewodnicząca Magdalena Gogol, przepraszam. Komisja zaopiniowała materiał pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury, Sportu i Promocji, wiceprzewodniczący pan Kazimierz Szczerba. Proszę o włączenie mikrofonu jeszcze raz. Komisja Sportu pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Dziękuję bardzo. Mamy teraz, dziękuję za tę opinię. Mamy teraz, otwieram dyskusję. Na początek wystąpienia klubowe w kolejności. Czy Koalicja Obywatelska będzie? Dziękuję bardzo. Klub Prawo i Sprawiedliwość. Wystąpienia klubowe? Nie ma, dziękuję. Wybieramy BEMOWO? Dobrze, dziękuję. I BEMOWO Przyszłości również dziękuję. Radni według kolejności zgłoszeń. Czy mamy radnych zgłoszonych do dyskusji? Pan Krystian, radny Warciński, zapraszam do mównicy. Tak, słyszę. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja mam pytanie tylko o wytłumaczenie tego enigmatycznego hasła poprawa funkcjonalności za 1 300 000 i walorów estetycznych. O co chodzi? Bo próbowaliśmy uzyskać te informacje na komisji, niestety nie było takiej możliwości, więc bardzo proszę o informację. Co to znaczy? Poproszę pan dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Turówka. Panie przewodniczący, szanowni państwo, poprawa walorów komunikacyjnych jest związana z tym wejściem, które jest dosyć wąskie od strony... Tak. I jak gdyby stworzenie takiej przestrzeni, żeby to mogło funkcjonować na takim poziomie, jakbyśmy wszyscy oczekiwali. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że na dzień dzisiejszy ta hala jest największą halą w zasobach miasta stołecznego Warszawy. Torwar tylko jest większy, natomiast to jest obiekt sosowski. Więc jak gdyby, nie wiem, czy to jest jak gdyby powód do zachwytów, że 2000 osób to jest największa hala miejska, ale tak jest. Od Obrońców Tobruku. Bo jak gdyby na dzień dzisiejszy wejście główne jest od strony parkingu, od strony tam Osmańczyka, natomiast wejście to... Tak. Jest to, będzie nadbudówka, gdzie dodatkowo po lewej stronie, patrząc od zewnątrz, po lewej stronie około 500 metrów kwadratowych dojdzie powierzchni i tam w planach jest stworzenie dużej sali wielofunkcyjnej.
kilku pomieszczeń zaplecza, klatka schodowa dodatkowo i winda dla tego, żeby się mogli poruszać albo osoby niepełnosprawne, albo żeby coś tam dostarczać na górę. Termin do końca roku. Tak, tego. Takie mamy w planach. Na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja tak, że jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu. Przetarg jest organizowany w formule zaprojektuj i wybuduj, także w tej chwili są weryfikowane dokumenty, które złożyła jedna firma, która się zgłosiła w przetargu. Także no, plany są takie, żeby zamknąć to do końca roku. Dziękuję bardzo. Do dyskusji zgłosił się pan radny Maciej Bartosiak. Zapraszam. Ja chciałem krótko, bez pytania, a z pochwałą chciałem pogratulować dyrektorowi OSIR Bemowo za pracę, za ten wysiłek włożony w pozyskiwanie środków na zwiększanie infrastruktury sportowej na Bemowie. Hala już jedno powiększenie przeprowadziła, teraz jest drugie. Będziemy mogli się szczycić jedną z najlepszych hal w Warszawie, więc chapeau bas i liczę na to, że pan dyrektor jeszcze nie raz nas zaskoczy pozytywnie kolejnymi inwestycjami w infrastrukturę sportową. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia do dyskusji poza tutaj protokołem? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2023 ośrodek sportu i rekreacji, druk nr 247. Poproszę obsługę o rozpoczęcie głosowania. Głosujemy. Jesteśmy w trakcie głosowania. Poproszę o zamknięcie głosowania. Tak, właśnie chciałem to zrobić. Przepraszam, nie zamykamy głosowania. Ja nie miałem tutaj informacji, więc może... Nie mogę, bo to nie mój tablet. Tak, pan Maciej Bartosiak. Okej. Kogo my tam jeszcze mamy? Może niech sami. Pan radny? Kazimierz Szczerba za. Pani radna Wośko-Martyba za. I pan Maciej Ryszkowski za. Pani? A zagłosowane, dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie wszyscy zagłosowali, poproszę o wyniki. Za 13, przeciw 3, wstrzymało się 0. Uchwała przeszła, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt numer 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2023, druk nr 249. Przedstawia projekt uchwały pani sekretarz Małgorzata Liufa-Falkowska. Skarbnik, przepraszam. Szanowni Państwo Radni, w projekcie uchwały proponuje się zmianę w zakresie dochodów. Chodzi o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 508 993 zł w związku z wypłatą z rachunku depozytowego Urzędu Dzielnicy Bemowo części środków wpłaconych wcześniej przez dewelopera na poczet odszkodowań. Dodatkowo wnosi się o przeniesienie z 2024 roku środków finansowych w kwocie 75 tysięcy złotych w ramach wydatków na realizację projektu pod nazwą Zielone Szkolne Podwórka Permakultura w Mieście. Są to środki w 2023 roku. W ramach wydatków bieżących Wydział Inwestycji proponuje przeniesienie między zadaniami i paragrafami wydatków w kwocie 10 tysięcy złotych i będą one przeznaczone na zakup energii.
Wydział Administracyjno-Gospodarczy proponuje przeniesienie między zadaniami i paragrafami wydatków w kwocie 16 058 zł. Będą one przeznaczone na zakup materiałów do bieżącej konserwacji i artykułów sanitarnych. Zwiększenie wydatków o kwotę 8 100 zł. Będą one przeznaczone na zakup szyby do elewacji budynku urzędu. Środki finansowe pochodzą z odszkodowania w ramach warszawskiego programu ubezpieczeniowego. Wydział Zasobów Lokalowych proponuje zwiększenie wydatków o kwotę 165 887 zł z przeznaczeniem na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego. Środki pochodzą z odszkodowania. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, przeniesienie między zadaniami i paragrafami kwoty 110 000 zł. Będą one przeznaczone na organizację koncertów dla mieszkańców, a także na pokrycie związanych z nimi kosztów za X oraz na zakup choinek już w ramach akcji Choinka pod Choinka. Wydział Kultury proponuje zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na rozwój wolontariatu w instytucjach w ramach działania Warszawskie Partnerstwa dla Wolontariatu. Wydział Oświaty i Wychowania proponuje zwiększenie wydatków o kwotę 176 400 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Zielone Szkolne Podwórka, Permakultura w Mieście. Środki finansowe zostają przeniesione z Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty z 2023 roku oraz 2024. Ośrodek Pomocy Społecznej proponuje przeniesienie między zadaniami i paragrafami wydatków w kwocie 39 200 zł i będą one przeznaczone na usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania ośrodka, a także na usługi pocztowe. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty proponuje przeniesienie między zadaniami i paragrafami wydatków w kwocie 1 115 900 zł. Będą one przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wykonanie szaf, zabudowy recepcji i pokoju socjalnego w ramach wydatków związanych z nową filią poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 20. Dodatkowo wnosi o zwiększenie wydatków o kwotę 1835 zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń. Środki finansowe pochodzą z odszkodowania w ramach warszawskiego programu ubezpieczeniowego, a także proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 101 400 zł i przeniesienie tych środków do Wydziału Oświaty i Wychowania. W ramach wydatków majątkowych na zadaniu budowa ulicy Legendy na odcinku od ulicy Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę 12/7 z obrębu 6/11/13 proponuje się zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 100 000 zł. Ze względu na liczne prośby mieszkańców planuje się dodatkowe roboty związane z dostosowaniem istniejącej infrastruktury do nowo wybudowanej ulicy, a brakujące środki przenosi się z zadania rozbudowa szkoły podstawowej nr 316 przy Szobera. Kolejne zadanie to budowa drogi fragmentu ulicy Batalionów Chłopskich, rozliczenie z deweloperem i tutaj zmniejszenie środków na zadaniu o kwotę 508 993 zł. Ze względu na to, że zostały już wypłacone wszystkie przewidywane odszkodowania, dzielnica zwraca deweloperowi pozostałe środki, które zostały wpłacone przez niego na rachunek depozytowy. Na zadaniu SOS bezpieczna droga do szkoły 82 z oddziałami integracyjnymi, jest to zadanie z budżetu obywatelskiego, zmniejsza się środki na tym zadaniu o kwotę 50 000 zł. Są to oszczędności, które powstały na tym zadaniu i przenosimy je do dwóch zadań. Do zadania doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych Fort Bema, ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku i tutaj kwota 20 000 zł. W trakcie realizacji robót doszło do nieprzewidzianej kolizji trasy kablowej z płytą lotniskową i w tej sytuacji zachodzi konieczność zwiększenia wartości umowy oraz przedłużenia terminu zakończenia prac. I na drugie zadanie przenosimy kwotę 30 000 zł. Po wysłaniu zapytań ofertowych wykonawcy złożyli oferty o wartościach przewyższających środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie. W związku z tym zwiększamy środki na tym zadaniu do realizacji w 2023 roku. Kolejna zmiana dotyczy zadania budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów i tutaj zwiększenie o łączną kwotę 21 156 318
złotych. W związku z tym, że realizacja znacznie wyprzedza harmonogram robót, proponuje się przenieść środki finansowe w ramach tego zadania z 2024 roku. I tu jest kwota 9 148 506 zł. I z 2025 roku kwota 12 007 812 zł. Kolejne zadanie to rozbudowa szkoły podstawowej nr 316. Tutaj zmniejszenie środków na zadaniu o kwotę 100 000 zł i przeniesienie na zadanie budowa ulicy Legendy. Są to powstałe oszczędności. Zadanie monitoring wizyjny w zespole szkolno-przedszkolnym nr 2. Jest to nowe zadanie z kwotą 81 tysięcy złotych. Monitoring w ramach wyżej wymienionej inwestycji będzie obejmował kamery rejestrujące zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku. Celem tego zadania jest ograniczenie zachowań niepożądanych, wyjaśnienie sytuacji konfliktowych oraz ograniczenie dostępu do szkoły i terenu wokół osobom nieuprawnionym i niepożądanym, a finansowanie tego zadania jest z dodatkowych limitów majątkowych przyznanych dzielnicy. Kolejne nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą położenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w szkole podstawowej nr 341 z kwotą 60 tysięcy złotych do realizacji w 2023 roku. Inwestycja obejmuje położenie bezpiecznego podłoża na placu zabaw. Podłoże to będzie znajdowało się wokół każdego urządzenia oraz będzie dostosowane do jego parametrów z uwzględnieniem wysokości swobodnego upadku, finansowanie tego zadania również z dodatkowych limitów majątkowych. Kolejne zadanie to modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku urzędu. Tutaj zwiększamy środki na zadaniu o kwotę 180 tysięcy złotych do kwoty 330 343 zł. Planowana jest wymiana kolejnej sekcji awaryjnej instalacji systemu schładzania powietrza. Sekcja ta składa się z jednej jednostki zewnętrznej i 9 wewnętrznych i obejmuje pomieszczenia biurowe na drugim i trzecim piętrze budynku. A środki również pochodzą z dodatkowych limitów majątkowych przyznanych dzielnicy. I już ostatnia zmiana w tej uchwale. Chodzi o dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych. I tutaj DBFO wnosi o zwiększenie w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych kwotę 380 tysięcy złotych w związku z przewidywanym zwiększeniem wpływów z wpłat rodziców na organizację wycieczek szkolnych. A środki planuje się przeznaczyć również na wycieczki w szkole podstawowej nr 341 300 tysięcy złotych i zespole szkolno-przedszkolnym nr 6 80 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poprosimy teraz o opinię komisji. Komisja rewizyjna, pani przewodnicząca Aneta Nowolecka. Komisja zaopiniowała materiał pozytywnie. Komisja Budżetu Finansów. Komisja Budżetu głosowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego, pani przewodnicząca Magdalena Gogol. Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w załączniku. Dziękuję. Komisja Edukacji, pani przewodnicząca Iwona Łoboda. Komisja Edukacji zaopiniowała pozytywnie materiał. Dziękuję bardzo. Poproszę Komisję Kultury, Sportu i Promocji, wiceprzewodniczący pan Kazimierz Szczerba. Kultury, Sportu i Promocji. Zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych panią przewodniczącą radną Joannę Wojcko-Matryba. Komisja była za. Dziękuję bardzo. Czy są wystąpienia klubowe? Nie ma, nie widzę. Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Zgłosił się ktoś do dyskusji? Pan Krystian Barciński, zapraszam.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, chciałbym jakby usłyszeć odpowiedzi na pytania, które były zadane na komisji, natomiast nie było takiej możliwości uzyskania odpowiedzi. Komisji Inwestycji. To są dwa pytania, bo pierwsze pytanie dotyczy instalacji klimatyzacji w Urzędzie Dzielnicy. Jak państwo dobrze pamiętają, ta inwestycja pierwotnie zakładała 150 tysięcy złotych. Teraz jest projekt zwiększenia o 180 do 330. W dokumentach finansowych mamy informację, że obejmuje to drugie i trzecie piętro. To pytanie moje jest, gdzie jest, w którą stronę idziemy, tak? Do ilu dojdziemy z tym z klimatyzacją, jakie to będą koszty? Czy to są koszty całkowite, czy jeszcze będą, jak to wygląda z państwa strony dokładniej? I druga kwestia dotycząca przyspieszenia z płatnościami w szkole na Chrzanowie. Chciałbym jakby, bo w tych dokumentach pada stwierdzenie, że realizacja znacznie wyprzedza harmonogram robót. Jak to wygląda zaawansowanie procentowe harmonogramu robót, skoro przenosimy środki z 24 i 25 na 23? No, oczywiście nie podniosę tezy, że w takim razie powinniśmy zakończyć 23, natomiast jak to wygląda procentowo i kiedy powinniśmy spodziewać się zakończenia robót, gdybyśmy utrzymali te tempo prac. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto będzie odpowiadał na pytanie z zarządu? Pani burmistrz, dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w zakresie pytania drugiego chciałabym powiedzieć, że tempo rzeczywiście bardzo przyspieszyło. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, kiedy nastąpi zakończenie tej inwestycji, ponieważ jest to, no, zależy to od różnych zmiennych. Natomiast harmonogram, który został przedstawiony, nowy harmonogram, który został przedstawiony Urzędowi Dzielnicy, w związku z którym będziemy musieli zabezpieczyć środki na zapłacenie faktur w tym roku, przekażę panu po prostu drogą pisemną, ponieważ w tej chwili go nie posiadamy. Znaczy posiadamy, natomiast ja w tej chwili nie jestem w stanie panu tego przekazać. W każdym razie, jak widać, wszystko idzie ku temu, żeby przyspieszyć i to znacznie przyspieszyć tę inwestycję. Co do pierwszego pytania, bardzo proszę, Wydział Administracyjno-Gospodarczy jest gotowy, żeby udzielić takiej informacji. Dziękuję uprzejmie pani burmistrz. Poproszę Wydział Administracyjno-Gospodarczy, pan naczelnik. Szanowni państwo radni, faktycznie wydatek 150 343 tysiące to był ostatni wydatek na klimatyzację, jeżeli chodzi o wymianę tych jednostek w urzędzie. W tej chwili planujemy zrobić kolejną sekcję. Tak jak już mówiłem w poprzednich przeniesieniach budżetowych, jeżeli chodzi o wydatek na klimatyzację w urzędzie, remontujemy te sekcje od roku 2018. No, budynek już ma swoje lata, więc wszystkie sekcje, które potrzeba wymienić, gdzie części już są niedostępne, w tej chwili będzie realizowana to inwestycja zaplanowana na 180 tysięcy i ten wydatek byśmy chcieli zrealizować do poprawienia funkcjonowania tych urządzeń. Tu jeszcze padło pytanie, czy będziemy planowali dalsze remonty sekcji. Tak, chcemy dalsze remonty sekcji naprawiać. Pozostanie jeszcze około 6 sekcji, panie radny. Jeżeli chodzi o tą inwestycję na 180 tysięcy, chcemy zrealizować ten wydatek na przełomie tego roku i następnego. Pozostałe sekcje wedle budżetu będziemy planować w pozostałych latach. Dziękuję bardzo i bardzo proszę o przegłosowanie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Głosowanie. Już przeczytam. Projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2023, druk nr 249. Poproszę o rozpoczęcie głosowania.
Już czytam radnych, którzy muszę odpytać. Pan radny Maciej Bartosiak, za. Pan radny Kazimierz Czerba, dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Wośko-Matryba, dziękuję uprzejmie. Pan Łukasz, przepraszam, Maciej Ryszkowski, dziękuję bardzo. Jeżeli wszyscy zagłosowali, proszę o zamknięcie głosowania i podanie wyników. Dziękuję bardzo. Za 12, przeciw 3, wstrzymał się 1. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt numer 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2023, druk nr 250. Projekt uchwały przedstawi pani skarbnik Małgorzata Lwowa-Falkowska. Państwo radni, w tym projekcie uchwały zmiany dotyczą wydatków bieżących i tutaj Wydział Kultury wnosi o przeniesienie wydatków w kwocie 400 tysięcy złotych z Wydziału Budżetowo-Księgowego, z czego 200 tysięcy będą przeznaczone na organizację koncertu dla młodzieży oraz kulturalnych spotkań sąsiedzkich integrujących mieszkańców, a 200 tysięcy na dotację podmiotową dla Małowskiego Centrum Kultury, które będą przeznaczone na prowadzenie zajęć, spotkań i warsztatów artystycznych z zakresu muzyki, tańca, teatru, rzeźby, fotografii i literatury, na organizację cyklu wydarzeń artystycznych oraz promocję podjętych działań w ramach realizacji polityki kulturalnej Miasta Warszawy, Warszawa Wielu Kultur, Strategia Warszawa 2030 oraz Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Natomiast zmiana w ramach wydatków majątkowych dotyczy zadania termomodernizacja budynku szkolniaczka na terenie szkoły podstawowej nr 150 przy ulicy Tomego 1. I to jest nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w 2023 roku z kwotą 369 055 zł. W związku z przeprowadzoną ekspertyzą techniczną dotyczącą oceny stanu technicznego budynku szkolniaczka zachodzi konieczność wykonania robót budowlanych polegających na dociepleniu staropodachu oraz ścian zewnętrznych budynku. Finansowanie zadania będzie z dodatkowych limitów majątkowych przyznanych dzielnicy. Dziękuję bardzo. No właśnie. Finanse różne i rozliczenia. Dobrze. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz wystąpienia klubowe. Opinie komisji. Komisja rewizyjna, pani przewodnicząca Aneta Nowolecka. Komisja głosowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu Finansów. Komisja Budżetu też głosowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego, pani przewodnicząca Magdalena Gogol. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji, pani przewodnicząca Iwona Łoboda. Komisja Edukacji zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja Kultury, Sportu i Promocji, pan wiceprzewodniczący Kazimierz Czerba. Dziękuję bardzo. Mamy opinię pozytywną. Otwieram dyskusję. W pierwszej kolejności wystąpienia klubowe. Czy mamy wystąpienia klubowe? Nie widzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie, czy są zgłoszeni radni? Pani przewodnicząca Przychodzień-Schmidt. Zapraszam bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Goście, chciałabym się zapytać odpowiedniego członka zarządu, co wchodzi w skład termomodernizacji budynku szkolniaczka przy szkole 150, kiedy będzie termin rozpoczęcia i zakończenia robót. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana burmistrza o odpowiedź, ustosunkowanie się, wydanie opinii, szkolniaczek. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, szanowni goście. Prace są przewidziane w tym roku. Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentów do przetargu
i w okresie wakacyjnym przetarg powinien zostać ogłoszony. Prace są liczone na około 2 miesiące. Można to robić wrzesień, październik. Jest to kwestia ocieplenia budynku, czyli styropian na zewnątrz i na poddaszu w kwestii wełny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby zgłosić się do głosu? Dziękuję. Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej miasta Stoczego Warszawy na rok 2023, druk nr 250. Poproszę radnych o głosowanie. Poprosimy o oddanie głosu pana radnego Macieja Bartosiaka. Za. Za. Dziękuję bardzo. Pan radny Kazimierz Szczerba. Za. Dziękuję. Pan radny Maciej Ryszkowski. Dziękuję. I pani radna. Dobrze, Joanna Wośko-Martywa. Tak, w takim razie wszyscy radni zagłosowali. Poproszę o zamknięcie i podanie wyników. Za 12, przeciw 3, wstrzymał się 1. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejny punkt, punkt numer 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stoczego Warszawy za rok 2022, druk nr 245. Projekt uchwały przedstawi dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Izabela Zwierz. Zapraszam. Poprosimy tak zwięźle troszeczkę, bo jakby doceniamy ważność tego materiału, ale w takim razie prezentacja będzie, tak? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Państwo Radni, w związku z tym, że w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej widnieje taki zapis, że dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej jest zobowiązany przedstawić Radzie Warszawy sprawozdanie z działalności placówki za poprzedni rok, prosimy Państwa o zaopiniowanie tego sprawozdania i możliwość skierowania go do Rady Warszawy. Chciałam Państwu przedstawić sprawozdanie za rok 2022. Zacznę od tego, żeby zaprezentować infrastrukturę, w jakiej ośrodek funkcjonuje jeszcze w tej chwili. Prawdopodobnie ta sytuacja ulegnie zmianie, ale na rok 2022 dysponowaliśmy 3 lokalami, w której byliśmy zlokalizowani. Główna siedziba przy ulicy Rozłogi 10, gdzie funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, miejsce aktywności Maltana, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Klub Integracyjny Coffee Time. Przy ulicy Lazurowej nowo otwarta placówka w roku 2022, Ośrodek Wsparcia dla Seniorów i Bemowski Klub Integracji Społecznej oraz przy ulicy Pełczyńskiego 30B, miejsce aktywności lokalnej, Dom Sąsiedzki nad Stawem. Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudniał 144 osoby na 138 etatach. Państwo tutaj macie przedstawioną strukturę zatrudnienia. No taką główną kadrę ośrodka stanowią pracownicy socjalni, asystenci rodziny, konsultanci, tutaj głównie psychologowie, doradcy zawodowi, pedagodzy. Zatrudniamy również 2 lekarzy, 2 konsultantów lekarzy w OWIRON-ie. I to jest ta kadra. Kadra OWIRON-u to jest 27 osób i Ośrodka Wsparcia dla Seniorów 9 osób. W roku 2020,
przepraszam, wykształcenie naszej kadry, jak Państwo tutaj widzicie, 113 osób to są osoby z wyższym wykształceniem, stanowią blisko 80% naszego personelu. Budżet ośrodka w roku 2022 zrealizowany był na poziomie blisko 98% i przedstawiamy tutaj strukturę tego budżetu. 65% to są środki gminy, 12% to są środki wojewody, środki Unii Europejskiej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na projekty, które były realizowane w roku ubiegłym, to jest 3,1%. I nowy taki zasób finansowy, który od ubiegłego roku realizujemy, to są środki z Funduszu Pomocy i z UNICEF-u, blisko 19% na wydatki związane z kosztami obsługi uchodźców z Ukrainy. W roku 2022 udało nam się z takich źródeł zewnętrznych zdobyć dodatkowe środki, które stanowią ponad 26% naszych wydatków, blisko 6 milionów. I to są właśnie środki z tego Funduszu Pomocy na prowadzenie miejsca tymczasowego pobytu Atrium, ponad 2 miliony, na świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy, 1 700 000, środki UNICEF-u na zatrudnienie dodatkowej kadry do obsługi uchodźców z Ukrainy, Centrum Komunikacji Społecznej na projekt Wolontariat, na inwestycje przy ulicy Lazurowej, to jest druga transza, 685 tysięcy, z Biura Pomocy Społecznej 50 tysięcy na kampanię, przygotowanie właściwie do takiej kampanii Wychowuje Mądrze i Bezpiecznie i na projekty z Ministerstwa Rodziny i z Unii Europejskiej środki blisko 1 milion. Z pomocy OPS-u w roku ubiegłym korzystało 2,6% naszych mieszkańców, ale to z takiej systematycznej pomocy głównie finansowej. I to jest liczba 1684 rodziny, ponad 3000 osób w tych rodzinach. To jest grupa naszych mieszkańców, którzy systematycznie, regularnie korzystali z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak Państwo tutaj zobaczycie taki slajd, to jest na przestrzeni 5 lat wykaz, jaką liczbę mieszkańców naszej dzielnicy obsługiwaliśmy. I są takie 2 lata, które w pewnym sensie się wybijają. Rok 2020, rok pandemii, kiedy no wiele naszych mieszkańców straciło pracę i środki utrzymania i wtedy pojawiła się zwiększona liczba osób w Ośrodku Pomocy Społecznej. I rok 2022, który no wyraźnie widzimy jako rok inflacji i rok tego, że nasze społeczeństwo finansowo ubożeje i to widzimy w naszych statystykach od ubiegłego roku. Powody, z których mieszkańcy zgłaszają się do nas, no przede wszystkim to jest długotrwała i ciężka choroba, niemożność zarobkowania z tego tytułu. Ponad 1000 osób z tego powodu korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Oraz z niepełnosprawności ponad 550 osób. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych to są głównie rodziny z dziećmi, z problemami wychowawczymi i z problemami związanymi z opieką nad tymi dziećmi i z ich wychowaniem. Kolejny taki powód korzystania to jest ubóstwo i to jest 372 osoby korzystały z powodu takiego, że dochód w tych rodzinach był niższy niż 600 zł na osobę w rodzinie. Więc to są bardzo niskie te dochody i te kryteria pomocy społecznej. Takie dochody w naszej dzielnicy i to są osoby, które się zgłosiły do nas. Przecież są osoby, które również nie korzystały z tej pomocy mimo takich niskich dochodów. 372 osoby z tego tytułu korzystały z pomocy OPS-u. Tutaj jeszcze dodam może te ostatnie 2 pozycje. Często też jesteśmy kojarzeni jako taka instytucja, która wspiera osoby uzależnione, ale jeżeli Państwo spojrzycie, jest to naprawdę niewielka liczba w stosunku do tych danych, które są w tych pozycjach na górze. Najbardziej takim świadczeniem z pomocy społecznej, które jest wypłacane przez OPS, to jest zasiłek celowy. 508 osób regularnie, najczęściej co miesiąc korzysta z tej pomocy. To jest w roku ubiegłym to było blisko 6 tysięcy świadczeń dla tych 508 osób. To są zasiłki głównie na żywność, ale też na koszty utrzymania mieszkania, leki, środki higieny osobistej. Średnia wysokość takiego zasiłku, jak Państwo widzicie, nie jest duża, to jest 217 zł. 366 osób usługi opiekuńcze,
To jest taka pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, głównie dla osób niesamodzielnych, leżących, korzystających no, z pomocy takiej gospodarczej, ale też z pomocy pielęgniarskiej w przypadku osób, które są leżące. Z posiłków 186 osób, w tym 70 dzieci w szkołach. Tutaj macie Państwo przedstawione te formy pomocy, które świadczymy. No najczęstszym takim świadczeniem to jest świadczenie niefinansowe, jest praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, które jest udzielane w tak licznej grupie naszych mieszkańców, no zwykle związane z problemami właśnie rodzinnymi, zdrowotnymi, z formami udzielania pomocy czy różnych świadczeń z innych systemów zabezpieczenia. Także to jest taka najczęstsza forma udzielanych przez nas świadczeń. Pozostałe to są zasiłki celowe, też interwencja kryzysowa. 472 osoby skorzystały z takich świadczeń. To są głównie osoby z problemami psychicznymi, z różnymi takimi sytuacjami, które były bardzo trudne i trzeba było interwencyjnie zareagować, umieścić te osoby w szpitalach na przykład albo w domach pomocy społecznej z tytułu ich niepełnosprawności psychicznej, ale też przemoc w rodzinie w tylu przypadkach i takie, ale też sytuacja zaniedbań dzieci na przykład. Tak? To są zgłaszane przez sąsiadów, przez mieszkańców przypadki, w których musimy podjąć natychmiastowe działania, żeby wejść do rodziny i zabezpieczyć trudną sytuację, z którą tam mamy do czynienia. Zasiłki, jakie świadczymy, jeszcze raz pokazane na slajdzie. Największa liczba zasiłków to są zasiłki na żywność, na leki, leczenie, środki czystości, środki higieny. To są najczęściej przyznawane przez nas formy pomocy finansowej. Tutaj to jest bardzo takie symptomatyczne. Osoby, które korzystają z pomocy żywnościowej, więc to jest taki slajd, który pokazuje poziom takiego zubożenia mieszkańców też naszej dzielnicy. 1000 osób korzysta z takiej regularnej pomocy żywnościowej. Dzieci i młodzież w szkołach 70 takich przypadków. Osoby dorosłe, którym świadczymy gorący posiłek 116 osób. To jest posiłek dowożony do ich miejsca zamieszkania. Osoby, które mają skierowanie do takiego programu POPŻ-u finansowanego z... To jest program operacyjny pomoc żywnościowa finansowanego z Unii Europejskiej. 202 osoby, którym wydajemy skierowania na regularne korzystanie z takiej pomocy finansowanej z Unii Europejskiej. Osoby mogą raz w miesiącu skorzystać z takich darów rzeczowych. Rocznie mogą skorzystać z 50 kg pomocy żywnościowej. No i zasiłek celowy na żywność. Tam było 600 osób, które regularnie korzysta z takiej pomocy. Tutaj slajd, który pokazuje te usługi opiekuńcze. 306 osób, które korzysta z takich usług gospodarczych, czyli pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, czyli ugotowaniu, posprzątaniu, zrobieniu zakupów, wykupieniu leków, ale też takim towarzyszeniu osobom, które najczęściej nie wychodzą z domu. 72 osoby to są osoby leżące, które wymagają takiej pomocy w pełnej obsłudze, nakarmieniu, umyciu w łóżku też, w zapełnieniu takich środków higienicznych i świadczeniu tego typu pomocy. 17 osób to są osoby z zaburzeniami psychicznymi, które korzystają z pomocy terapeutycznej opiekunów terapeutycznych. Tutaj jest pomoc pokazane takie świadczenia pomocy instytucjonalnej, które świadczymy. 30 osób zostało skierowanych do domów pomocy społecznej, 119 do ośrodków wsparcia, czyli tutaj OWIRON-u, naszego ośrodku wsparcia dla seniorów, ale też do innych domów samotnych matek, schronisk dla osób bezdomnych czy mieszkań chronionych. W Klubie Integracji Społecznej z tego klubu korzystało 27 osób. To jest bardzo ciekawa dana, która powinna też wszystkich jakoś zainteresować. 481 osób to są osoby, które skorzystały ze Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, tej nowo otwartej placówki, która funkcjonuje w ośrodku od półtora roku i jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży, które mają pewne zaburzenia psychiczne i z tego powodu w rodzinach tych dzieci dochodzi do różnych zachowań dysfunkcjonalnych. Tutaj, co ciekawe, 70 zgłoszonych przypadków to były samookaleczenia dzieci i około 50 przypadków próby samobójcze dzieci. Reszta to są no, inne przypadki, które powodowały konieczność
skierowania dziecka do takiej placówki. Z miejsca aktywności lokalnej na ulicy Pełczyńskiego skorzystało ponad 600 osób, z klubów seniora 134 osoby i 32 osoby z klubu takiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Coffee Time. Tutaj te dane już Państwu referowałam, to jest praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, ale również projekty socjalne, które realizowaliśmy. 15 takich projektów było realizowanych dla różnych grup odbiorców i projekty unijne, o których też przed chwilą mówiłam, to Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego i taki projekt dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z którego skorzystało 70 osób. Z poradnictwa specjalistycznego, no może co ciekawe, najwięcej osób skorzystało z poradnictwa psychologicznego i poradnictwa rodzinnego. To są najwyższe dane w tej statystyce. Programy rządowe i lokalne, które realizujemy jako takie obowiązkowe programy, które są nam zlecone przez wojewodę mazowieckiego, ale też przez Unię Europejską. Korpus Wsparcia Seniora. To był projekt, który rozpoczął swoją działalność w roku 2021 w związku z pandemią. Chodziło tutaj o zabezpieczenie seniorów przed ewentualnymi zagrożeniami związanymi z zakażeniem. I ten projekt jest realizowany, jest dofinansowywany ze środków wojewody. Skorzystało z niego 450 osób. Otrzymaliśmy 202, blisko 1000 dofinansowania do realizacji tego projektu. Posiłek w szkole i w domu, o tym programie już mówiłam, to jest taki program żywnościowy, gdzie osoby korzystają z pomocy żywnościowej, 446 osób. Program operacyjny, też o tym mówiłam, to są skierowania do magazynu pomocy rzeczowej na taką pomoc żywnościową. No i to jest program z kolei, program osłonowy dla osób samotnie gospodarujących, to jest program Miasta Stołecznego Warszawy w związku z podwyżką kosztów związanych z wywozem śmieci. I z tego powodu miasto uruchomiło taki program dla osób samotnych, które mogą skorzystać z dopłaty do tego wywozu i pomoc jest przyznawana ze środków pomocy społecznej. Tutaj taki slajd, w którym pokazujemy te 15 projektów socjalnych, które realizowaliśmy dla różnych grup odbiorców, dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnieniami, przemocą oraz miejsca aktywności lokalnej, z których z programów skorzystało 2737 osób. Środki, jakie przeznaczyliśmy na te programy socjalne, to było ponad 200 tysięcy. No i programy unijne, z których skorzystało 541 osób, 603 tysiące zostało przeznaczone na realizację tych programów. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji, nasz ośrodek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale również psychiczną. 69 uczestników w roku ubiegłym. Świadczymy tam taką całodzienną pomoc dla osób niepełnosprawnych, również dowóz do tej placówki dla tych osób. Taką pomoc i opiekę w czynnościach życia codziennego, ale również konsultacje neurologiczne, ortopedyczne, rehabilitacje, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, takie świadczenia edukacyjno-rozwojowe w 8 pracowniach i inne działania, które no mają taki charakter integracyjny i rozwojowy dla tych osób niepełnosprawnych. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, który został uruchomiony w ubiegłym roku przy ulicy Lazurowej. Łączny koszt inwestycji pokazany 3 826 000. W roku 2022 wydaliśmy na tą inwestycję taką ostatnią transzę 936 tysięcy. Uruchomiony został we wrześniu i funkcjonuje w takich czterech modułach. Dom aktywnego seniora, czyli to jest taki dom dziennego pobytu. Stan na 30 grudnia było tam 28 uczestników, którzy przez 5 dni w tygodniu przychodzili tam regularnie od godziny 8 do 16. Funkcjonowały dwa kluby seniora, które funkcjonują po dwa razy w tygodniu każdy. I Akademia Seniora z Pasją, 24 uczestników, jeden raz w tygodniu. Była tam rozwijana taka działalność artystyczna, no głównie malarska w ubiegłym roku. W tym roku będziemy rozwijać również inne pasje seniorów. W placówce ogółem tygodniowo uczestniczy 186 seniorów. Tutaj tak tylko krótko powiem, w tym roku 2022 również mieliśmy do czynienia jeszcze przez chwilę z pomocą osobom, które były objęte kwarantanną i izolacją. Świadczyliśmy
taką pomoc doraźną osobom, które nie miały wsparcia w rodzinie. Prowadziliśmy również taką codzienną aktualizację bazy danych. Tutaj głównie, proszę zwrócić uwagę, piąta fala tej epidemii. Między 17 stycznia a 3 lutego skorzystało wtedy z pomocy ponad 7 tysięcy mieszkańców, które no musieliśmy zawiadomić o różnych formach pomocy, zapytać o to, czy potrzebują naszego wsparcia, zrobienia zakupów, czy na przykład wyniesienia śmieci, wyprowadzenia psa, więc też obsługiwaliśmy tych mieszkańców jeszcze do 30 marca. I zadanie, które nas wszystkich zaskoczyło w roku 2022, było naszym ogromnym zadaniem, z którym mieliśmy do czynienia, czyli kryzys wojenny na Ukrainie. I tutaj chcieliśmy pokazać Państwu zadania, które w związku z tą sytuacją realizowaliśmy. Wydaliśmy na to łącznie 4 miliony, blisko 300 tysięcy. To były środki, które otrzymywaliśmy głównie od wojewody i z innych źródeł, na przykład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, no też środki miejskie oczywiście. Przede wszystkim zaczęła się ta nasza pomoc Ukraińcom od tego, że mieszkańcy Warszawy przeznaczali na rzecz Ukrainy mieszkania swoje, chcieli przyjąć obywateli Ukrainy. Takie mieszkania trafiały do, adresy tych mieszkań trafiały do ośrodka pomocy. My wszystkie te mieszkania i te rodziny odwiedzaliśmy i sprawdzaliśmy jakby możliwość przyjęcia obywatela Ukrainy do tego mieszkania, czyli jakie to mieszkanie jest wielkościowo, jaka rodzina może tam zamieszkać, czy rodzina, która chce przyjąć Ukraińców, będzie pobierać za to jakąkolwiek opłatę, czy będzie to za darmo, na jaki okres chcą przyjąć taką rodzinę. Więc wszystkie te mieszkania wymagały od nas zweryfikowania i dopasowania również później rodziny ukraińskiej, która mogłaby do takiego mieszkania zostać przyjęta. Dyżury na Dworcu Zachodnim od 4 marca do 17 marca w okresie takiego największego boomu przyjazdu obywateli Ukrainy i takiego obłożenia i obciążenia naszych dworców. Mieliśmy tam dyżury od godziny 6 rano do godziny 22. To były dwie zmiany każdego dnia. Czterech pracowników dziennie miało tam dyżury przez te 3 tygodnie. 170 wolontariuszy zostało zrekrutowanych do pomocy obywatelom Ukrainy. Koordynowaliśmy ich pracę, podpisywaliśmy porozumienia z nimi, przydzielaliśmy im zadania, też te zadania monitorowaliśmy, ich realizację, wspieraliśmy wolontariuszy w takim wsparciu obcokrajowców. W okresie 8 miesięcy między 5 marca a 10 października prowadziliśmy razem z ZGN-em Wola dom dla osób pochodzenia ukraińskiego, miejsce tymczasowego pobytu dla uchodźców, atrium przy ulicy Jana Pawła. Przez ten okres przewinęło się przez to miejsce 708 obywateli Ukrainy. Była to nasza całodobowa praca. Mieliśmy tam dyżury dzień i noc i no, pełniliśmy rolę takiego administratora tego budynku. Prowadziliśmy również tutaj, co ciekawe, proszę zwrócić uwagę na liczbę osób, które została obsłużona. Prowadziliśmy magazyn pomocy żywnościowej i rzeczowej. Korzystali z niego osoby ukraińskiego pochodzenia z całej Warszawy. 49 tysięcy osób skorzystało z tej pomocy. Magazyn był prowadzony od 7 marca do końca roku. Początkowo w lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej, później był przeniesiony do Carrefoura. Wypłacaliśmy i nadal wypłacamy świadczenie jednorazowe 300 zł dla obywateli Ukrainy. Jest to jednorazowe świadczenie dla obywateli, którzy przyjeżdżają do Polski. Blisko 5 tysięcy osób do grudnia ubiegłego roku skorzystało z tego świadczenia. Ta liczba się ciągle powiększa, bo nowi obywatele Ukrainy, którzy przyjeżdżają, również z tego świadczenia mogą jednorazowo skorzystać. 124 opiekunów i 144 dzieci to jest sytuacja, w której dziecko przyjeżdża do Polski bez opiekunów prawnych, czyli bez rodziców. Wtedy taka sprawa jest kierowana do naszego sądu i przyznawany jest opiekun prawny dla takiego dziecka. Z reguły to są osoby spokrewnione z takim dzieckiem, ciocie, siostry, bracia, ale taka sytuacja, kiedy jest już wydane postanowienie o tym, że dziecko ma przyznanego opiekuna prawnego w postaci jakiejś osoby, która nie jest jego rodzicem, trafia do OPS-u i my monitorujemy wykonywanie tej opieki nad tym dzieckiem.
więc no, musimy tam regularnie wchodzić, sprawdzać, jak ta opieka prawna jest realizowana. Świadczenia z pomocy społecznej, 569 świadczeń, to są głównie przyznawanie obiadów dzieciom ukraińskim i przyznawanie i opłacanie wyżywienia w przedszkolach. 17 stypendiów szkolnych dla dzieci ukraińskich, 5 rodzin korzysta z asysty rodzinnej, 150 korzystało z pomocy psychologicznej. Pomoc mieszkaniowa to jest pomoc rodzin, które my skierowaliśmy, które są jakby rodzinami tutaj BEM-owskimi, skierowaliśmy do zamieszkania na terenie Woli, bo tam były przeznaczone specjalne mieszkania dla obywateli ukraińskich z takiego projektu, który realizuje miasto i te osoby są tam przez nas też monitorowane, to jak mieszkają, jak opłacają świadczenia za te mieszkania. Zawieramy również z nimi kontrakty socjalne na to, żeby wywiązywały się z różnych zaleceń. No głównie tu chodzi o podejmowanie pracy i możliwość opłacania tych mieszkań. No i inne działania, tu realizujemy taki projekt finansowany z Ministerstwa Rodziny, Razem Możemy Więcej dla 20 rodzin ukraińskich, który ma taki główny cel, żeby je aktywizować społecznie oraz zawodowo. Tutaj jeszcze raz tak zbiorczo te świadczenia, które dla Ukrainy były przyznawane, takie finansowe świadczenia, które im przyznawaliśmy. Tutaj pokazany dyżur na Dworcu Zachodnim pracowników, nasz magazyn pomocy żywnościowej dla uchodźców, atrium, zdjęcia z tego miejsca. No i tutaj nasze najważniejsze cele, które uważamy za pewien sukces w roku 2022, który zrealizowaliśmy. No to właśnie wielkie nasze działanie, prowadzenie magazynu pomocy żywnościowej i rzeczowej, miejsce tymczasowego pobytu dla uchodźców, świadczenia 300 plus dla obywateli Ukrainy, obsługa 170 wolontariuszy, którzy świadczyli to miejsce. Pozyskaliśmy dodatkowe środki na realizację naszych zadań, co stanowiło 26% naszego budżetu. Zakończyliśmy szczęśliwie inwestycje przy ulicy Lazurowej. Mogliśmy uruchomić ośrodek wsparcia dla seniorów oraz nową siedzibę dla Klubu Integracji Społecznej przekazać w tym miejscu. To, o czym nie powiedziałam, co też jest dla nas takim dużym wyzwaniem i wydarzeniem, uzyskaliśmy dotację z Centrum Komunikacji Społecznej i wydaliśmy taką książkę, taką publikację Zwykli, niezwykli, wolontariusze w trudnych czasach, która była takimi wspomnieniami wolontariuszy ze świadczenia ich pracy wolontaryjnej w roku 2022, no głównie właśnie na rzecz Ukrainy, ale też korepetycji dla dzieci, którą wolontariusze świadczyli, pomocy w magazynie, no i wielu innych również działań. Otrzymaliśmy dwa wyróżnienia, miejsce przyjazne seniorom i miejsce przyjazne wolontariuszom. Finansowaliśmy również, realizowaliśmy również projekty z Unii Europejskiej, projekty socjalne oraz projekt dla uchodźców z Ukrainy. Tutaj takie najważniejsze tendencje, na które chciałam Państwu zwrócić uwagę. Tak troszeczkę przeskoczę, może zejdę trochę w dół. Od roku 2018 liczba klientów Ośrodka Pomocy Społecznej wzrosła o 31%. Więc to jest bardzo taki ważny może trend, na który warto zwrócić uwagę. Jednak coraz więcej ludzi potrzebuje wsparcia i pomocy finansowej i no innej również, takiej socjalnej. Przede wszystkim wzrasta liczba osób, które korzystają z pomocy, zgłaszają się po tą pomoc, jednoosobowych gospodarstw domowych, czyli głównie trudno jest funkcjonować osobom prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe i liczba tych osób w roku 2018 to było 600 tych jednoosobowych gospodarstw domowych, w roku 2022 było już ich ponad 900. To, co też istotne, ta pierwsza pozycja, o 21% na przestrzeni 5 lat wzrosła liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. To pokazuje taki trend starzenia się mieszkańców naszej dzielnicy i potrzeby świadczenia takiej pomocy gospodarczej i pomocy pielęgnacyjnej osobom, które pozostają w swoich mieszkaniach i też nie decydują się jeszcze na domy pomocy społecznej, nie mają wsparcia w rodzinie. Też wzrasta bardzo liczba osób, które decydują się na skierowanie do domu pomocy społecznej, na udział w ośrodkach wsparcia, w tym ośrodku wsparcia dla seniorów. Stąd była tak pilna potrzeba uruchomienia tej placówki, żeby kolejni seniorzy mieli zabezpieczone miejsce do funkcjonowania. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to będę odpowiadać.
Dziękuję pani dyrektor za prezentację materiału. Czy są jakieś pytania z sali od radnych, od pozostałych osób? Dziękuję bardzo, dziękuję pani dyrektor. Poprosimy teraz o opinię na temat tego materiału. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych, pani przewodnicząca, pani Joanna Wośko-Matryba. Poproszę o opinię. Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy są wystąpienia klubowe? Nie ma, dziękuję. Czy są zgłoszeni radni do dyskusji? Nie ma, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Tak, proszę bardzo, pan radny Maciej Bartosiak. Ja chciałem w imieniu własnym, jak i też kilku radnych, którzy współpracują z OPS-em w tych ciężkich chwilach w trakcie pandemii czy przy pomocy Ukrainie, podziękować pani dyrektor, ale przede wszystkim całemu zespołowi, i chcielibyśmy, żeby pani dyrektor przekazała pracownikom OPS-u, że jako radni jesteśmy dumni z waszej pracy i z tego, co zrobiliście dla mieszkańców Bemowa i dla uchodźców z Ukrainy. Dziękuję. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowa Miasta Stołecznego Warszawy za 2020, druk numer 245. Proszę o głosowanie. Dowiedzmy się, jak głosowali radni. Pan radny Maciej Bartosiak. Za. Pan Kazimierz Szczerba. Dziękuję bardzo. Pani radna Wośko-Matryba. Dziękuję bardzo. I pan radny Maciej Ryszkowski. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Za 17, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, którym jest numer 10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności specjalistycznej poradni rodzinnej dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy za 2022, druk numer 246. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor poradni, pan Jarosław Serdakowski. Szanowni Państwo, chciałbym krótko przedstawić działalność poradni w ubiegłym roku. W poradni jest zatrudnionych 15 osób na w sumie 8 etatach. Nasza działalność ma dwa główne nurty. To są działania psychoedukacyjne dla dorosłych i działania psychoterapeutyczne też dla osób dorosłych, a szczególnie dla rodzin i par. Konkretnie podejmowaliśmy w zeszłym roku następujące działania: poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, konsultacje i psychoterapia indywidualna, konsultacje rodzinne, małżeńskie i par, psychoterapię rodzinną, małżeńską i par, mediacje, warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych oraz prowadzimy bemowski telefon zaufania. Tygodniowo, jeśli chodzi o dostępność usług w poradni w zeszłym roku, wyglądało to następująco. Tygodniowo mamy zaplanowanych 18 konsultacji pierwszorazowych dla par, 8 konsultacji dla rodzin, które się przekształcają później od razu w proces terapeutyczny. Zakwalifikowane osoby do psychoterapii, znaczy pary zakwalifikowane do
psychoterapii. Tygodniowo odbywa się 28 sesji oraz mamy dwie sesje mediacyjne tygodniowo. W BEM-owskim telefonie zaufania w zeszłym roku odbyło się w sumie 122 rozmowy. Czas trwania tych rozmów był zróżnicowany od kilku minut, gdy były to pytania informacyjne, po jakieś wsparciowe rozmowy trwające nawet do 3 godzin. Ponadto w ubiegłym roku przeprowadziliśmy 11 warsztatów psychoedukacyjnych dla dorosłych. Odbyły się 4 grupy z takiego cyklu Szkoła dla rodziców i wychowawców, warsztaty umiejętności wychowawczych. Dalej warsztaty bliżej siebie, 2 grupy. Seminaria inspirujące według koncepcji Jespera Jula, 1 grupa. 2 grupy warsztatów dla rodziców jako partnerów, 1 grupa warsztat dla rodziców jako partnerzy po rozstaniu oraz była prowadzona długoterminowa grupa psychoterapeutyczna. Również to, o czym wspominała pani dyrektor Izabela, współpracowaliśmy z OPS-em, jeśli chodzi o pomoc i wsparcie psychologiczne dla uchodźców w zeszłym roku. W zeszłym roku łącznie z oferty poradni skorzystało 2469 osób, którym łącznie udzieliliśmy 17 tysięcy różnego rodzaju usług. Jeśli chodzi o sposób pracy poradni, to zasadniczo pracujemy w ten sposób, że jeden terapeuta prowadzi konsultacje i terapię pary. W przypadku rodzin prowadzone są one przez 2 terapeutów. Jeśli chodzi o warsztaty umiejętności, znaczy o zajęcia grupowe, to już trochę jest zmiennie. Bądź prowadzi jeden trener, bądź 2 trenerów, szczególnie w warsztatach dla rodziców jako partnerów i warsztatach dla rodziców jako partnerzy po rozstaniu, ze względu na bardzo trudne grupy i tematy, które są w tych grupach poruszane. Nie wiem, czy jest potrzeba jakoś bardziej szczegółowo omawiać specyfikę pracy, bo wydaje mi się, że to, co powiedziałem, jest taką główną zawartością pracy. I jeśli Państwo będziecie mieli pytania, to służę, jestem gotowy do odpowiedzi. Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze, za przedstawienie tego materiału. Przechodzimy teraz do opinii. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych pani Joanna Wojsko-Matryba. Poprosimy w imieniu pani przewodniczącej. Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie. Dziękuję uprzejmie. Otwieram w takim razie dyskusję. Czy są wystąpienia klubowe? Oczywiście, poproszę panią przewodniczącą klubu koalicji. Panie przewodniczący, państwo radni, szanowni goście, przede wszystkim goście składający dzisiaj swoje sprawozdania. Przed chwilą pan radny Bartosiak wypowiedział podziękowania dla Ośrodka Pomocy Społecznej, który tak świetnie się znalazł w bardzo trudnych czasach. Wyraził to oczywiście w imieniu innych radnych, a więc też i radnych Koalicji Obywatelskiej, czego zapomniał zaznaczyć. I tutaj także w imieniu Klubu Koalicji bardzo dziękujemy panu dyrektorowi Serdakowskiemu za pracę całego ośrodka, zwłaszcza, że też pewna niewiadoma przed ośrodkiem, przed poradnią specjalistyczną rodzinną. Mamy nadzieję, że tak samo dobrze jak w poprzednich latach odnajdzie się w nowej rzeczywistości. Także dziękujemy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze zgłoszenia pozostałych klubów? Nie ma, nie widzę. W takim razie otwieram dyskusję. Czy są radni zgłoszeni do dyskusji? Dziękuję bardzo, nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności specjalistycznej poradni rodzinnej dzielnicy BMW dla miasta Starszego Warszawy za rok 2022, druk nr 246. Z zaznaczeniem, że poddaje się pod głosowanie zaopiniowanie pozytywne.
W takim razie poproszę o otwarcie głosowania. I radni, pan radny Maciej Bartosiak. Dziękuję. Pan radny Kazimierz Szczerba. Pani radna Wośko Martryba. Dziękuję. Pan radny Maciej Ryszkowski. Dziękuję. Wszyscy radni zagłosowali. Poproszę o zamknięcie głosowania i podanie wyników. Za 17, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Wchodzimy do kolejnego punktu. Punkt 11. Interpelacje i zapytania radnych. Nie widzę, nie wpłynęły interpelacje tutaj do mnie na biurko. W takim razie zamykam ten punkt. Przechodzę do kolejnego. Wolne wnioski i informacje. Informacja od przewodniczącego jest taka, że następna sesja planowana jest na 21 czerwca 2023 roku. 21 czerwca 2023, jeżeli coś będą jakieś zmiany, oczywiście będą Państwo, Szanowni Radni, poinformowani drogą mailową i SMS-ową. W takim razie przechodzimy do 13 punktu. Proszę bardzo. Przepraszam, zaraz to ustalę, chwilę przerwy. Dobrze, dziękuję bardzo. Mam informację jeszcze, że w wolnych wnioskach pani przewodnicząca Magdalena Gogol chciała nam coś powiedzieć. Zapraszam tutaj do nas. Proszę o chwilę cierpliwości, pani. Ja mam tutaj prośbę do Wydziału Inwestycji skierowaną przez mieszkańców Chrzanowa o informację na temat aktualnych planów budowy ulicy 6KDL. Kiedy tam można się spodziewać jakiegoś ruchu? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co do terminu Rady, nie wiem, ma informację z Wydziału Obsługi Rady, że sesja jest planowana na 21 czerwca. Póki co pewnie była na 14, ale mógł się wkraść jakiś, czyli dobrze, mam informację, że planowana jest 14 i tak niech pozostanie. W takim razie proszę, tą informację wycofuję, że będzie na 21 czerwca. W planach mamy to, co zostało Państwu podane drogą mailową, czyli 14 czerwca 2023. Jakby były jakieś zmiany, będą Państwo poinformowani. W takim razie niniejszym zamykam obrady. Dziękuję Państwu. A przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Wydział Inwestycji Bogdan Nożyński. Dzień dobry Państwu. Wprawdzie umowa na realizację tej inwestycji została zawarta w grudniu 2021 roku. Postaram się skrócić jak najbardziej informacje, które wstrzymały działania inwestora. Otóż był problem z ustaleniem tego, czy do zobowiązań inwestora należy doliczać VAT, czy nie. 16 stycznia tego roku otrzymaliśmy dopiero konkretną informację, że tak. Wiedzieliśmy, co dalej. Został podpisany aneks. To na razie gwoli wyjaśnienia. I licząc zgodnie z zapisami umowy i aneksu, terminy w niej zawarte 20 miesięcy od momentu zawarcia umowy, a umowa została zawarta w grudniu 2021, czyli to jest około sierpnia, inwestor powinien złożyć nam dokumenty umożliwiające miastu wystąpienie o ZRID. ZRID trwa około 2 miesięcy, a w związku z tym, żeby nadmiaru informacji nie przekazywać, przejdę do konkretów. Spodziewany początek realizacji prac to byłby luty 2024. Zakończenie prac związanych z tą budową to byłby październik 2024. Natomiast przekazanie do eksploatacji jest uzależnione od zakończenia budowy budynków w ramach inwestycji niedrogowej, a to ma nastąpić do 12 miesięcy od daty zakończenia samej budowy drogi, a w związku z tym przez 12 miesięcy ona może być użytkowana i eksploatowana wyłącznie przez dewelopera. Konkret
Droga powinna być przekazana nie później niż w listopadzie 2025 roku miastu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej aktywności na sali. W takim razie kontynuujemy punkt 13, czyli zamknięcie obrad. Dziękuję Państwu za przybycie. Widzimy się na kolejnej sesji. Dziękuję bardzo.